Tematem historii życia Napoleona Bonaparte próbowało zmierzyć się na przestrzeni lat wielu twórców, jednak właściwie żadnemu się nie udało. Są jakieś mniejsze filmy o Napoleonie Bonaparte, ale żeby zrobić taki epicki film o Napoleonie, no to wiele osób próbowało. Sam Stanley Kubrick, moi drodzy, kiedyś chciał się zmierzyć z tym tematem, ale budżet takiego filmu musiałby być tak ogromny, że po prostu nikt w tamtym czasie, kiedy Stanley Kubrick kręcił filmy, po prostu nie byłby w stanie wyłożyć takiej kasy na to, co Kubrick chciał zrobić. No i na przestrzeni lat po Stanleyu Kubricku wiele osób próbowało, ale udało się Brytyjczykowi tym razem, czyli Ridleyowi Scottowi, doprowadzić do realizacji tego filmu za pieniądze od samego Apple'a, ponieważ ten film będzie dystrybuowany także na platformie Apple'a i tam dostaniemy dłuższą, dużo dłuższą wersję tego filmu. Natomiast do kin trafiła ta dwójpółgodzinna wersja właśnie filmu z Joaquinem Phoenixem w roli Napoleona Bonaparte. I już na początku wydawało mi się, że dawanie Brytyjczyka do tego projektu będzie troszeczkę dziwne. Postać Napoleona, moi drodzy, no to jest ważna historycznie postać, ważna dla nas, przecież śpiewamy nawet w naszym polskim hymnie o Napoleonie Bonaparte, więc wiele osób, które pewnie zna historię Napoleona Bonaparte, pamięta może właśnie z lekcji historii, jak to się działo właśnie z Napoleonem, będzie na pewno rozgoryczona, może część ludzi będzie rozgoryczona faktem, że ten film nie trzyma się prawd historycznych. Już sam początek, kiedy widzimy właściwie Napoleona podczas stracenia Marii Antoniny przy właśnie wybuchu rewolucji francuskiej, no to nie miało miejsca. Natomiast ja już słyszałem przed pójściem na to do kina, że ten film nie trzyma się faktów historycznych, więc też się tak nastawiłem, żeby nie specjalnie się denerwować. Co nie zmienia faktu, że ten film się po prostu słabo ogląda. Bo po pierwsze, moi drodzy, ten film jest posiekany jak po prostu Tatar, jak dobrze po prostu posiekany Tatar, tylko ten niestety tutaj ten francuski Tatar, francusko-brytyjski powiedzmy Tatar, niespecjalnie smakuje. Właściwie Ridley Scott tutaj w tej wersji dwugodzinnej, nie wiem, nie mam pojęcia jak to będzie w wersji tej czterogodzinnej, co pojawi się na Apple'u za jakiś czas, mam nadzieję, że tam będzie to wyglądać dużo lepiej. Ale gdyby nie podpisy na ekranie, których często też brakuje, to właściwie nie wiadomo co się dzieje, jeżeli ktoś nie zna historii bitew napoleońskich, całego właściwie można powiedzieć życia Napoleona, bo tutaj mamy od momentu, kiedy właśnie wybucha rewolucja francuska, właściwie do samego końca życia Napoleona, można powiedzieć, no to może się bardzo pogubić. Z drugiej strony ten film właśnie nie trzyma się faktów historycznych, więc tym bardziej możemy się pogubić, bo nie do końca możemy wiedzieć, jeżeli nie jesteśmy gdzieś na bieżąco jakby z historią Napoleona, żeby po prostu to wszystko dobrze sobie te kropki połączyć. Bo ten film przeskakuje sobie od sceny do sceny, wiecie, Napoleon nagle kłóci się ze swoją żoną, w którą wciela się tutaj Vanessa Kirby, w pierwszą żonę Napoleona i wiecie, oni się kłócą, jakiś jest rozterka, jakiś romans tej żony i tak dalej, po czym na przykład w kolejnej scenie już jest wszystko git, ponieważ przenieśliśmy się jakiś czas do przodu i po prostu gdzieś brakuje takich, wiecie, łączeń między tymi scenami, nie wiemy co się takiego stało, że nagle już jest wszystko na przykład ok, albo później przeskakujemy nagle do jakiejś bitwy, tu się kłócą, tutaj jakaś bitwa, tutaj te bitwy, to jest, moi drodzy, najlepsze, co jest w tym filmie. One są zrealizowane super, naprawdę, widowiskowo, wiecie, wielu statystów na koniach, kurczę, no, te armaty walą, no fajnie to wygląda, tylko no nie masz tam jakby żadnego, masz poczucie, jakbyś oglądał jakąś rekonstrukcję na Discovery, a niekoniecznie film z jakimiś bohaterami z krwi i kości, ponieważ wcześniejsze sceny nie angażują cię w to, co się tutaj ma z tymi bohaterami stać i tak dalej. Pewnie wiele osób stwierdzi przez samą renomę aktora, że Joaquin Phoenix bardzo dobrze spisuje się w tej roli. To jest, wiecie, to jest aktor bardzo metodyczny, zresztą ta cała jego akcja, kiedy on się kiedyś wcielił właściwie w takiego żula i przez jakiś tam dłuższy czas tak zachowywał się wśród mediów, wśród nawet wywiadów i tak dalej, to było naprawdę imponujące. Koleś się wciela w tę rolę, natomiast no tutaj
montaż straszliwie mu nie pozwala się wkręcić, mnie przynajmniej jako widzowi nie pozwala się wkręcić w tą jego rolę, bo mówię, bo to jest wszystko tak poszlachtowane, że ciężko w ogóle jakkolwiek sympatyzować z tą rolą. Okej, tam są momenty, kiedy Joaquin Phoenix może troszeczkę poszarżować, troszeczkę się powygłupiać. Zresztą reżyser Ridley Scott tutaj widać, że ma taki dziwny stosunek do Bonaparte, do jakby tej figury historycznej. Troszeczkę taki, jakby można by było przypuszczać, że może mieć Brytyjczyk. Troszeczkę wyśmiewa tego bohatera, troszeczkę tak z niego szydzi bohaterowie jakby naokoło niego, ale tak naprawdę no reżyser przez to, jak pokazuje tą akcję. Co oczywiście jest jakimś tam spoko podejściem i może gdyby Ridley Scott poszedł w to faktycznie i zrobił taki troszeczkę film na zasadzie nawet i może ośmieszający taką postać jak Bonaparte, pewnie by Francuzi się mega tam, wiecie, i Włosi, tak, bo przecież Bonaparte tak naprawdę urodzony we Włoszech. Więc może gdyby poszedł Ridley Scott w to, to może by to miało jakiś sens i jakieś takie, wiecie, no po prostu było jakieś, bo ten film jest taki nijaki najzwyczajniej w świecie. Jest przenudny. Poza tym, bo nie da się w niego specjalnie wkręcić przez to, jak on jest skonstruowany, a właściwie nie ma tam jakiejkolwiek konstrukcji w tym filmie. Nie wiem, czy to jest wina tego, że chcieli wypuścić ten film mimo wszystko do kin, ale nie chcieli wypuszczać 4-godzinnej kobyły, bo już w ogóle nikt by tego nie zobaczył, chociaż film się chyba nieźle nawet sprzedaje, więc zrobili taką bardzo okrojoną wersję i może ta 4-godzina okaże się super arcydziełem, może będzie tak jak w przypadku innego filmu historycznego, powiedzmy Scotta, Królestwo Niebieskie, które w kinach, ta wersja kinowa była strasznie zjechana, ale kiedy po jakimś czasie wyszła wersja taka reżyserska, to ją się naprawdę świetnie do tej pory ogląda. Ten film z Orlando Bloomem, Ewą Green, polecam tą wersję reżyserską. Jest duża właśnie różnica między wersją reżyserską tego filmu, a tą, która była wypuszczona do kin. I możliwe, że tak jest właśnie w tym wypadku. Dlatego zanim stracę głos, to powiem tylko, że Napoleon, wersja kinowa, podkreślam, w mojej opinii może mieć tylko jedną ocenę. Bo Napoleon w wersji kinowej to gówno. Film niczym właściwie się nie broni. Ma fajnych aktorów, ale nie pozwala im się za bardzo wykazać w tym filmie. Ma fajne sceny batalistyczne, no ale no sorry, no to dla 3 czy 4 scen, wiecie, jest mówione, przecież Napoleon brał udział tam, nie wiem, w 50 bitwach, 60. Tutaj mamy pokazane ze 3 czy ze 4 tak naprawdę. No i one są spoko, no ale to są krótkie momenty, to nie jest nic, na co ja bym stwierdził, kurde, to warto pójść na ten 2,5-godzinny film do kina, żeby zobaczyć te kilka scen. Może dla kogoś to wystarczy, żeby te 3-4 sceny sobie obejrzeć, batalistyczne, żeby pójść na to do kina, ale dla mnie szczerze, no nie. Dlatego dajcie mi znać, moi drodzy, w komentarzu, co wy myślicie o Napoleonie, czy się wybraliście. Myślę, że sporo osób mimo wszystko się wybrało, bo to mówię, to jest taka postać, która nawet u nas w Polsce jest bardzo tak, wiecie, no, postrzegana, że tak powiem, przez te jakby nasze historyczne koneksje właśnie z samym Napoleonem Bonaparte. Więc dla mnie bardzo, bardzo stracony potencjał. Mimo wszystko dam szansę tej wersji 4-godzinnej, bo myślę, że no aż nie chce mi się wierzyć, że Ridley Scott zrobił takiego Kupsztajna. No, wiecie, on nie ma ostatnio dobrej pasy, ten reżyser. Ale kurczę, no jednak jakiś minimalny poziom. A tutaj to wygląda, jakby mu ktoś po prostu wlazł z nożyczkami, pociachał ten film, pokleił, co mu tam na podłogę spadło akurat w tej montażowni. Chociaż już teraz to się nie montuje na taśmach. Ale co mu tam spadło na tej, to po prostu to zebrał do kupy, posklejał i puścił w kinie. Ja pamiętam jeszcze czasy, jak filmy montowały się w kinie i one były podzielone na kilka rolek, powiedzmy, to czułem się, jakby ktoś źle zmontował ten film. Kiedyś nam się zdarzyła taka sytuacja w kinie, że powiedzmy była rolka pierwsza, druga, trzecia i ktoś zamienił drugą z trzecią. Film nie miał troszeczkę sensu, ale z drugiej strony ktoś mógł powiedzieć, że to taki artystyczny nieład troszeczkę. I tak miałem takie wrażenie, jak oglądałem ten film, że ktoś tutaj coś chyba albo powycinał i nie powkładał z powrotem, albo po prostu się wszystko pomieszało i tam zostawił tak jak tam się popierdzieliło, to już to tak zostawił. Dlatego dziękuję wam bardzo, mam nadzieję, że mój głos jakoś brzmi przez tą chorobę, ale ciągle się troszeczkę z tą swoją chorobą zmagam i przez to po prostu zdarza mi się mocno chrypić, więc jeżeli mi współczujecie, to możecie zostawić łapeczkę w górę, możecie zostawić, jeżeli materiał wam się po prostu podobał, oraz subskrypcję, a ja dziękuję wam bardzo, kłania się Ormando. Do następnego. Cześć, mam nadzieję, że już w lepszej wokalizie. Na razie.